Żółto-czerwone stulecie. Audycja dokumentalna Marka Gąsiorowskiego. Ulica Trauguta 25. Dzisiaj tutaj jest przedszkole muzyczne, ale na wejściu do tego przedszkola jest tablica. Tablica jest poświęcona 42. pułkowi, który tutaj stacjonował. Znajdowały się tutaj budynki, koszary, pozostał kościół, tory kolejowe. Jarosław Dunda, kibic Jagiellonii, badacz historii klubu. Jeżeli byśmy się udali tutaj w prawo, to tam znajdowało się boisko. Mieliśmy tam kawałek, dzisiaj tutaj jest parking, stoją samochody, kawałek ulicy. Budynki były one takie charakterystyczne, jeszcze wybudowane w czasach carskich, ponieważ wcześniej tutaj znajdowała się jednostka 63. Pułku Kazańskiego. No i na tym terenie zainstalował się tak zwany batalion zapasowy 42. Pułku Piechoty, który przeprowadził remont tych koszar, tak samo remont boiska. To boisko istniało już w 1912, to Rosjanie rozgrywali tutaj właśnie mecze. No i później to boisko stało się głównym obiektem sportowym Białegostoku po odzyskaniu przez miasto nasze niepodległości. Kiedy powstała drużyna? W roku 1920, w maju, informacja na ten temat ukazuje się w dzienniku białostockim ówczesnym. Jest to informacja o tym, że 30 maja zostanie rozegrany mecz 1920 roku pomiędzy 42. Pułkiem Piechoty, kołem sportowym batalionu zapasowego 42. Pułku Piechoty z tak zwanymi kresowcami, którzy istnieli już od paru miesięcy. Pierwszy mecz, o którym wiemy, że rozegrał 42. Pułk Piechoty, bo mamy na to potwierdzenie w źródłach. Natomiast samych okoliczności, jak do tego doszło, czy było zebranie założycielskie, czy nie, trudno mi na ten temat powiedzieć. Pewną rolę mógł odegrać tam ówczesny dowódca tego batalionu zapasowego, Czesław Motwijałkowski, który był zapalonym sportowcem. W późniejszych latach swojej działalności między innymi angażował się w założenie kilku klubów sportowych, był przez pewien czas nawet prezesem honorowym ŁKS-u Łomża. W tej drużynie znajdowało się kilku graczy z Małopolski, która już tą piłką żyła. I oni tutaj najprawdopodobniej w dużej mierze też przyczynili się do powstania tej drużyny. Ona, wiadomo, na pewien czas przerwała swoją działalność, bo wybuch wojny polsko-bolszewickiej doprowadził do tego, że żołnierze poszli na front, ale już wiosną 1921 roku mamy informację o tym, że ówczesny oficer Gerfner wiosną 21 roku reaktywował tą drużynę 42. Pułku Piechoty i ona już zaczyna nieprzerwanie funkcjonować do lat 30. Początkowo był klub piłki nożnej. Ten futbol był tutaj numerem jeden w naszym mieście. Ta lekkoatletyka troszeczkę później zaczyna się pojawiać. Pierwsze 3 lata to były lata w gier towarzyskich, dlatego że białostockie drużyny nie wchodziły w skład żadnego okręgu. W 1923 roku zapada decyzja na szczeblach Centralnego Związku Piłki Nożnej o powołaniu właśnie podokręgu białostockiego, który wejdzie w skład okręgu wileńskiego. I w roku 1924 po raz pierwszy Białystok przystąpił już do oficjalnych rozgrywek. Zwyciężył oczywiście 42. Pułk Piechoty w tych rozgrywkach i otrzymał szansę awansu do klasy A na drodze eliminacji. Biły się o ten awans 4 drużyny. Rozgrywki oczywiście były późną jesienią. Tam dochodziło do dziwnych sytuacji. Falkowery się zaczęły pojawiać, ale na ten 42. wygrał tą grupę, awansował do klasy A wileńskiego ZPN. Rozgrywki ruszą dopiero w 1926 roku. Rozegraliśmy na tym takim najwyższym szczeblu rozgrywkowym wówczas i to w Wilnie mecze. Bardzo dobrze szło 42. Pułkowi Piechoty. Prasa wileńska w ogóle wspominała o tym, że te prowincjonalne drużyny naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. Tym bardziej, że Białystok praktycznie wszystko u siebie wygrywał. Problemy się zaczęły, jak do Wilna zaczęły jeździć i tam już tak dobrze nie było. I sędziowie tam się pojawiają w artykułach. Po sezonie rozpoczyna się po prostu gra przy zielonym stoliku. Trudno naprawdę rozstrzygnąć, co tam się działo i ten 42. Pułk Piechoty przy tym zielonym stoliku został sklasyfikowany na ostatnim, mimo że zajął miejsce w środku tabeli. W 1927 roku, co ciekawe, byliśmy poza PZPN-em, a byliśmy w tak zwanej lidze. Też 42. Pułk wygrał tą grupę, później właśnie w 1927 grał z drużyną z Siedlec. To była pancerna taka drużyna, 9. Pułk Artylerii. No przegrał oczywiście. Te drużyny jednak z zewnątrz były troszeczkę silniejsze. Wynikało to też z tego, że na przykład pułkowe drużyny pobierały często zawodników ligowych na czas służby. W 1929 roku powstaje nasz OZPN, już samodzielny białostocki. I wtedy już można powiedzieć,
ruszają rozgrywki. Pierwsze wystartowały w 1929 roku i 42 Pułk Piechoty zajął tutaj drugie miejsce, ustępując Kresowi. Ale rok później 42 Pułk Piechoty wziął rewanż i zwyciężył w rozgrywkach 30 roku zdecydowanie, co oczywiście dało mu prawo do walki o ligę. I to był największy sukces tak naprawdę tego zespołu. 42 Pułk Piechoty był najbliżej chyba z tych naszych zespołów, naszego okręgu awansu do kolejnej fazy, bo tam była faza pierwsza i druga już finałowa, można powiedzieć, czyli spotykały się cztery najsilniejsze drużyny i biły się bezpośrednio już o awans. No tu my graliśmy z dwoma drużynami wtedy w 30 roku. Rywalami było Ognisko Wilno, 82 Pułk Piechoty z Brześcia. Ta rywalizacja rozegrała się między 82 Pułkiem Piechoty a 42 Pułkiem Piechoty. Obie drużyny miały tyle samo punktów. Rozegrano dodatkowe spotkanie na neutralnym terenie. Wybrano tutaj Siedlce. No i niestety on zakończył się porażką 42 Pułku Piechoty 2-1. W tym zespole grał rzeczywiście najlepszy piłkarz naszego okręgu chyba przedwojennego. To był Antoni Komendo-Borowski. Te statystyki, które tam są dostępne, o ile są, bo nie wszystkie oczywiście mamy, no to strzelał te bramki regularnie. 3-2 w meczu. Trafił później do Pogoni Lwów, gdzie Pogoń go pochwyciła i on już od tego momentu grał w lidze, gdzie też się wyróżniał, bo był jednym z najlepszych tych graczy Pogoni Lwowskiej w latach 30. Pogoni trafił do reprezentacji, jeden mecz rozegrał z Łotwą. On był chyba zremisowany 3-3, a Borowski zdobył bramkę. Po raz pierwszy pojawia się nazwa Jagiellonia. Jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę urzędowo ten żywot się rozpoczął. Pałac Branickich w 1932 roku. Znajdował się tutaj Urząd Wojewódzki, gdzie urzędował Marian Zyndram-Kościołkowski jako wojewoda białostocki. No i właśnie to z tą postacią związane są te zmiany, jakie zaszły w 1932 roku, czyli tak naprawdę powołanie białostockiego klubu sportowego Jagiellonia na bazie 42 Pułku Piechoty i głównie Związku Młodzieży Wiejskiej. To były takie dwa kamienie węgielne, można powiedzieć, tej Jagiellonii, dlatego że 42 Pułk Piechoty, no, była piłka nożna głównie, ale nie tylko. Natomiast Związek Młodzieży Wiejskiej, gdzie był zaangażowany już Maksymilian Ludertowicz, to była świetna lekkoatletyka. To była uchwała, zarządzenie? To było zebranie, na którym podjęto decyzję o powołaniu białostockiego klubu sportowego Jagiellonia. W trakcie tej debaty uczestniczyli, tak jak już wspomniałem, Marian Zyndram-Kościołkowski jako ten inicjator wojewoda, dowódca 42 Pułku Piechoty Kazimierz Bogaczewicz, przedstawiciele, entuzjaści lokalnego sportu, czyli Ludertowicz, właśnie tam Bukcik się przewija, Rybarczyk, Ślusarczyk. No to były takie osoby bardzo zaangażowane w życie sportowe Białegostoku, plus te stowarzyszenia, które zechciały zasilić też Jagiellonię, dlatego że no to miał być klub wielosekcyjny. W sumie 12 sekcji powołano do życia. Taka była inicjatywa, żeby no stworzyć coś fajnego, potężnego. No i zadecydowano, że będzie to klub właśnie miejski. Jest ciekawa sytuacja z nazwą klubu, bo wcześniej przewijało się w prasie, jeszcze chyba dwa dni przed tym zebraniem napisał właśnie Ludwik Ślusarczyk, zresztą piłkarz 42 Pułku Piechoty, później burmistrz Supraśla. Taka ciekawa też postać. I on tam też właśnie twierdzi, że powinien taki właśnie klub silny powstać i powinien nazywać się Polonia. Na dwa dni przed nie było tej nazwy, co ciekawe. No to znaczy, że podczas tych obrad chyba debatowano także nad nazwą klubu. Pierwszym prezesem został Jan Mieszkowski, starosta białostocki, ale on był bardzo krótko, dlatego że kontrolę nad klubem przejął Mikołaj Kawelin, który będzie tak naprawdę go utrzymywał. To był Rosjanin, który został w Polsce po tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Jest taka informacja w prasie, że Kawelin jest internowany gdzieś pod Warszawą, a nieoczekiwanie dostaje tutaj te włości, które trzymał pod majówką. No i jest to ziemianin, który posiada też duże zasoby leśne i z tych zasobów leśnych on w dużej mierze tę Jagiellonię też utrzymywał. Przyczynił się do budowy trybuny na stadionie miejskim. To był człowiek bardzo zaangażowany w to życie sportowe Białegostoku. Zresztą jeszcze przed odzyskaniem niepodległości organizował wyścigi kolarskie. Tutaj szczególnie tą sekcję lekkoatletyczną bardzo mocno wspierał. Z
Stadion Zwierzyniecki. Dzisiaj nowoczesny obiekt. Kiedyś to była główna sportowa arena Białegostoku. Przez wiele lat Jerzy Górko, dziennikarz, historyk. Stadion Zwierzyniecki w Białymstoku istnieje od 5 września 1926 roku. Wtedy nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Ale już przed wojną na tym stadionie jagiellońscy lekkoatleci byli autorami wielu wspaniałych sukcesów sportowych. Zaczęło to się w 1930 roku, kiedy niejaki Julian Strzałkowski wygrał chód na 50 km, który zaczynał się i kończył się na tym stadionie. Były to Mistrzostwa Polski Seniorów. Chociaż 12 października 1930 roku około godziny 11 wyruszyli w kierunku wsi Nowosiółki, tam był półmetek i tutaj finiszowali. I Jagiellończyk, Julian Strzałkowski, finiszował jako pierwszy w czasie 5 godzin, 12 minut i co ciekawe, cały ten dystans pokonał w zwykłych żołnierskich butach, ponieważ wtedy był żołnierzem 42. Pułku Piechoty. A jeszcze jedna ciekawostka, ten wynik Juliana Strzałkowskiego z 30 roku wchodzi na 50 km, jest do dzisiaj rekordem okręgu podlaskiego w tej konkurencji. Nikt nigdy nie przemaszerował szybciej dystansu 50 km, ponieważ po wojnie nie było odważnych, żeby ten dystans pokonać. Ale tenże Julian Strzałkowski 3 lata później, w 1933 roku, na Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 3 km z przeszkodami w Warszawie, wygrywa ten dystans już jako Jagiellończyk. Natomiast jego młodsi trochę koledzy zrobili furorę 6 i 7 lipca 1935 roku. Na tym stadionie zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Seniorów. Była to duża nobilitacja zarówno dla Białegostoku, jak i dla tego stadionu. Tu przyjechali wszyscy najlepsi lekkoatleci w Polsce, a nasi białostoczanie wypadli wspaniale. Kazimierz Kucharski, as polskiej przedwojennej lekkiej atletyki, wygrał zarówno bieg na 800 metrów, jak i bieg na 1,5 kilometra, a wygrał też jeszcze jedną konkurencję, trzecią, bieg na 400 metrów i tutaj wykazał niesamowitą postawę fair play. Mianowicie okazało się, że w ferworze biegu Kucharski minimalnie, nieznacznie skrócił sobie tor biegu. Nikt tego nie zauważył poza nim samym. On jednak, chcąc być w porządku wobec swoich konkurentów, zgłosił to na mecie sędziom i oni nie mieli wyjścia. Musieli Kucharskiego zdyskwalifikować jako zwycięzcę tego biegu. Był to wspaniały sportowiec, który jak widać wolał wygrać w sposób uczciwy, oddać cześć rywalizacji fair play. Jeszcze większym asem przedwojennej lekkoatletyki niż Kazimierz Kucharski był niejaki Edward Luckhaus, trójskoczek i wieloboista. Edward Luckhaus, który w całej swojej przedwojennej karierze jako zawodnik Jagiellonii zdobył 7 złotych medali w Mistrzostwach Polski, głównie w trójskoku. 14 czerwca 1936 roku tutaj na tej skoczni uzyskał wynik 15 metrów 21 centymetrów. Był to w tym momencie trzeci wynik na świecie w historii trójskoku. Ten wynik dał mu jako pierwszemu w historii sportowcowi z Białegostoku kwalifikację olimpijską. Edward Luckhaus wystąpił w 1936 roku na olimpiadzie w Berlinie w barwach Jagiellonii Białystok, zajmując 11 miejsce w trójskoku. Na tej samej olimpiadzie czwarty w biegu na 800 metrów był wspominany Kazimierz Kucharski, ale niestety już wówczas był on zawodnikiem Pogoni Lwów. W Jagiellonii swoją karierę zaczynał słynny Bernard Zasłona. Bernard Zasłona był o tyle nietypowym zawodnikiem, że jego talent sprinterski ujawnił się w wieku dopiero 25 lat. Bernard Zasłona był bardzo ambitnym zawodnikiem, ponieważ w 1935 roku, kiedy Kucharski i Luckhaus wygrywali tutaj swoje konkurencje na Mistrzostwach Polski, on też chciał wygrać, ale był na tyle ambitny, że w przedbiegu biegł tak szybko, że zaplątał się w taśmę na finiszu i biedny upadł na żużlową bieżnię i się potłukł. I w finale był tylko piąty. To był wstęp do jego wielkiej kariery, ponieważ później był on reprezentantem Polski, rekordzistą Polski, ale
te wyniki już uzyskiwał w barwach innego klubu niż Jagiellonia, ale białostockiego, mianowicie policyjnego klubu sportowego Sparta, gdyż Bernard Zasłona był na co dzień funkcjonariuszem Policji Państwowej. Jeżeli chodzi o piłkę, to było słabo. Nie można powiedzieć, że jeszcze pierwsze dwa lata, czyli rok 32 i 33, to jeszcze Jagiellonia tutaj się liczyła, szczególnie w 32, kiedy jeszcze, można powiedzieć, walczyła z GS-em Grodno, czy 76. Pułkiem Piechoty wcześniejszym o te pierwsze miejsce w naszym okręgu, zajęła drugie. No ale już 33 odchodzi Antoni Komendoborowski, zaczyna troszeczkę gorzej to wyglądać i zaczyna się walka o utrzymanie w A-klasie. To jest rok 35, listopad. Pojawiają się problemy troszeczkę finansowe, organizacyjne. Klub przechodzi kolejną reorganizację, zmienia też nazwę z białostockiego klubu sportowego na Wojskowy Klub Sportowy Jagiellonia i to jest bardzo ważne w kontekście tego 42. Pułku, dlatego że to znowu 42. Pułk Piechoty przejmuje kontrolę nad Jagiellonią. Prezesem zostaje pułkownik 42. Pułku Stanisław Engel. W 35-36 roku sytuacja polityczna zaczyna też wpływać na pewne kwestie związane ze sportem, a szczególnie w klubach wojskowych. Tam zostają wydane takie rozkazy, które zaczynają wymuszać na klubach sportowych usportowianie kadry, ale tylko oficerskiej. Zaczyna się rzeczywiście tworzenie klubów stricte wojskowych, że cywile zaczynają odchodzić od tych klubów i to jest proces obserwowany w całej Polsce. Tutaj w 38 roku, w styczniu, zapadła decyzja w ogóle o zlikwidowaniu sekcji piłki nożnej. Utrzymano boks, lekkoatletyka zaczęła w Jagiellonii upadać, powołano sekcję hipiczną. To było to związane właśnie z tą reorganizacją z 35 roku. Wrzesień 1939 roku, wiadomo co się zaczęło, z jednej strony agresja niemiecka, 17 września atak, z drugiej strony co się z Jagiellończykami w tym czasie działo przez te 6 lat pod okupacją. Te kluby praktycznie przestają funkcjonować. Okres radziecki, tutaj rozgrywano zawody sportowe, Jagiellonii nie było, powołano inne kluby o takich charakterystycznych nazwach funkcjonujących na terenie Związku Radzieckiego, czyli jakieś tam Spartaki, Lokomotywy. Historia sportowców Jagiellonii była bardzo różna. Na przykład Antoni Komendoborowski, o którym mówiliśmy, jego los rzucił z armią Andersa, uczestniczył w walkach o Monte Cassino, gdzie został ranny. Buchcik, Roman Zniszczyński, to byli też piłkarze Jagiellonii. Zginęli na wschodzie, zostali rozstrzelani przez Sowietów. Władysław Kaufmann to była postać, też piłkarz Jagiellonii. On był tutaj dowódcą w strukturach AK na Okręg Białostocki. Został aresztowany, wywieziony do Moskwy, jakoś tam wrócił stamtąd. Można tam jeszcze pewnie wymienić wielu sportowców Jagiellonii, których losy no, były takie jak wojna. W 1945 już zaczynają w Białymstoku być rozgrywane pierwsze mecze piłkarskie. To są mecze najczęściej z jednostkami Armii Czerwonej. Później zostaje już powołana drużyna o nazwie Białostocki Klub Sportowy, a gdzieś tak we wrześniu 1945 zaczyna się pojawić do tego nazwa Jagiellonia. Tutaj zasługi dla odrodzenia Jagiellonii położył bardzo duże przedwojenny piłkarz Jagiellonii, Karol Kowalczyński. On zaczął organizować od razu Jagiellonię. Wokół niego zgromadzili się byli Jagiellończycy, którzy przeżyli tą wojnę. I tutaj możemy mówić na przykład o wyśmienitym lekkoatlecie Strzałkowskim, o Kudaszewiczu, Oskarze Litkę. Tylko wiadomo, trzeba było wsparcia władz. To był trudny okres, trzeba było finansować to w pewien sposób. A władza już była zupełnie inna niż przed wojną. Tak, tylko 45-46 jest taka nadzieja, że tu wróci normalność. Kowalczyński poszedł do wojewody, poszedł do prezydenta miasta i uzyskał wsparcie. Od września 45 roku możemy mówić, tutaj już ta nazwa funkcjonuje. W październiku 45 odbyło się walne zgromadzenie, na którym wybrano władze klubowe i prezesem został oczywiście wojewoda Stefan Dybowski. On był związany z ludowcami, natomiast wiceprezesem został prezydent Białegostoku Krzewniak. Lekkoatleci zdobywają medale, piłkarze widać są najlepsi w województwie i widać, że ta Jagiellonia jest silna. Ale już w czerwcu 46 roku zaczynają się problemy. To jest też związane właśnie z tym referendum, prawda, później wybory. Czyli de facto zaczyna się kształtować już ustrój PRL-u. Taki, można powiedzieć, stalinowski nawet wchodzi ten reżim. Tutaj mamy sytuację, że Jagiellonia po prostu znika. Powołany zostaje nowy klub do życia, Motor Białystok. De facto tej Jagiellonii tak formalnie nie ma. Zlikwidowana po prostu i jej nie ma.
Tradycja Jagiellonii będzie kontynuować Zrzeszenie Budowlani, które powstaje w 1948 roku, jesienią. Nie jest to bogate zrzeszenie. Te lata 50. to budowlani rzeczywiście w Białymstoku zaczynają odgrywać w kilku dyscyplinach silną rolę. Boks głównie. I to jest ta piłka nożna, która powolutku jakoś tam się zaczyna odradzać. W 1955 roku, kiedy, no już można powiedzieć, następuje odwilż w Polsce po śmierci Stalina, a później już po śmierci Bieruta, nagle jest ten proces wracania do tradycyjnych nazw. I budowlani zaczynają używać nazwy Jagiellonia. Dlatego, że w budowlanych znalazło się kilku sportowców przedwojennej Jagiellonii. Między innymi tu Skolimowski, który zaczyna trenować drużynę piłkarską. Jest tam przedwojenny piłkarz Niznicznenko. Dwa lata później, to jest rok właśnie, kiedy te zrzeszenia upadają. Powstają kluby sportowe na nowo. Tam zapada decyzja, że budowlani połączą się ze Spartą Białystok, drugim takim zrzeszeniowym stowarzyszeniem. Dochodzi do tak zwanego zawiązania nowego klubu, oczywiście o nazwie Jagiellonia, czyli takiego, jak używali już budowlani tej nazwy. To jest 26 stycznia 1957 roku, a więc zachowały się dokumenty z tego zebrania. Oczywiście w tym protokole jest nawiązanie do okresu międzywojennego, że Jagiellonia do swoich tradycji wraca i klub będzie odtworzony. To znowu był klub wielosekcyjny. On na pewno żył. Kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, którzy byli członkami tego klubu w latach 60., 50., 70., to oni podkreślają, że rzeczywiście tam od rana do wieczora to żyło. Ta hala na Jurowieckiej, ten stadion Zwierzyniecki, później już w latach 60. stadion na Jurowieckiej, tam cały czas się działo, ta młodzież się garnęła do tego sportu. Pasja przynosiła potem efekty, dlatego że Jagiellonia była postrzegana jako klub wychowujący bardzo dobrze młodzież. Ulica Jurowiecka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wiele lat temu, niż wtedy, kiedy była tutaj hala Jagiellonii, w której to hali Jagiellonii odbywało się mnóstwo sportowych imprez, gdzie ćwiczyli również sportowcy Jagiellonii. Dzisiaj mamy apartamentowca, po hali już od dawna nie ma śladu. Hala została wybudowana w listopadzie 1952 roku, a ciekawostką jest fakt, że jednym z jej projektantów był Kazimierz Dyga, przedwojenny koszykarz Jagiellonii. Hala została oddana do użytku w listopadzie, a już najbliższej zimy odbyły się tam pierwsze zawody lekkoatletów. Były to Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Białostockiego. Jedną z nietypowych konkurencji, która wówczas była rozegrana, był rzut granatem. Oczywiście ten rzut granatem był zmodyfikowany, ponieważ wszystkie granaty były otoczone takimi gumowymi nakładkami, co całkowicie amortyzowało uderzenia o podłogę hali. Tej samej hali zimą 1959 roku oszczepem rzucał słynny Władysław Nikiciuk. Zimą oszczepnicy, jak i lekkoatleci nie mają możliwości trenowania na otwartym stadionie. Dlatego on ćwiczył w hali ten rzut oszczepem, ponieważ jego trener Bronisław Górzęda wpadł na pomysł, żeby była ciągłość tego ruchu rzutu oszczepem, więc też specjalne gumowe nakładki na oszczep. I przez to, że Władysław Nikiciuk zimą 1959 roku miał całoroczny kontakt z oszczepem, to w lipcu 1959 roku ustanowił rekord świata juniorów na otwartym stadionie 79 metrów 12 centymetrów. Nie ma śladu tej hali, a to jest na pewno miłe wspomnienie dla wielu sympatyków boksu. Hala Jagiellonii była miejscem wieloletnich bojów bokserów Gwardii Białystok w drugiej lidze, a w tejże drugoligowej Gwardii Białystok bardzo jasną gwiazdą był Jan Gałązka, który to Jan Gałązka był wychowankiem sekcji bokserskiej Jagiellonii. I jeszcze jako zawodnik Jagiellonii Jan Gałązka dwukrotnie był złotym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w wadze do 48 kg. W 1964 roku trafił do Legii Warszawa, w barwach której był w 1965 roku wicemistrzem Europy Seniorów oraz wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku.
bardzo popularną i oglądaną chętnie dyscypliną sportu, która była w hali Jagiellonii w latach 60. uprawiana, była szermierka. Mowa o sekcji szablowej Jagiellonii, w której tak utalentowane osoby, że aż 6-krotnie z rzędu startowały one na Mistrzostwach Świata Juniorów w szermierce w konkurencji szabli. Mowa tutaj o braciach Pręgowskich, o Jerzym i o Zbigniewie, o Tomaszu Kopczyńskim. O tym, że ta trójka należała do światowej elity szermierczej juniorów na świecie, świadczy fakt, że zajmowali miejsca w granicach 5, 6, 7, 8 na Mistrzostwach Świata Juniorów, na Mistrzostwach Świata Kadetów. Warto jeszcze dodać, że tym trenerem, który oszlifował ich talenty, był słynny fechmistrz jagielloński Jerzy Gatkowski. Judo, słynny Antoni Zajkowski, który tutaj w hali Jagiellonii wylewał hektolitry potu, doskonalił umiejętności. W barwach Jagiellonii Antoni Zajkowski startował do 1968 roku i w barwach Jagiellonii zdobył w cudzysłowie tylko tytuł wicemistrza Polski juniorów i był w cudzysłowie też tylko 7 na Mistrzostwach Europy juniorów. Natomiast po przejściu do AZS-u Warszawa, ale niedługo, bo zaledwie 5 lat później, w 1972 roku, Antoni Zajkowski zdobył srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, stając się pierwszym w historii polskiego judo medalistą olimpijskim. Szachy. Sekcja szachów w Jagiellonii była bardzo silnym ośrodkiem, sportowym potencjałem Jagiellonii. Tutaj jeszcze w latach 50. był już utalentowany szachista, nazywał się Zbigniew Cylwik. W 55. roku był wicemistrzem Polski juniorów. Natomiast w latach 70. jednym z najbardziej utalentowanych szachistów w historii naszego regionu był nasz kolega dziennikarz, czyli Dariusz Klimaszewski, który także zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorów. Z kolei w latach późniejszych było wielu znakomitych następców tych mistrzów z lat 50., 60., 70. Wystarczy choćby tutaj wspomnieć nazwisko Piotra Bobrasa, nazwisko Jolanty Krynickiej. Także ta sztafeta pokoleniowa szachistów także była kontynuowana. No te wszystkie sekcje no niestety nie wytrzymały jednego momentu w historii Jagiellonii. Transformacja ustrojowa w 1989 roku to był zbyt duży ciężar chyba, głównie dla włodarzy Jagiellonii. Pamiętajmy, że były to pierwsze lata, kiedy trzeba było zaistnieć w sporcie nie tylko jako działacz, który przyjmuje gratulacje, składa jakieś dyplomy zawodnikom, ale także jako działacz, który potrafi zdobyć pieniądze. Lekkoatleci poszli do Podlasia, tam przeszli m.in. Krystyna Danielczyk-Zabawska, Izabela Czajko, Eugeniusz Bedeniczuk, czyli ścisła krajowa, także międzynarodowa czołówka. Kiedy opuściły Jagiellonię szachy? Szachiści trzymali się dzielnie jeszcze do początku lat 90. Pamiętam, jeden z działaczy, pan Górski, na jednym z takich zebrań, kiedy ważyły się losy Jagiellonii, bardzo dynamicznie i bardzo emocjonalnie mówił o tym, że szachy są również siłą Jagiellonii, ale stopniowo, jak i wszystkie inne dyscypliny poza piłką nożną, zostały z niej, no co tu dużo mówić, wyrugowane, wykolegowane. Prezesem Jagiellonii został Janusz Szutkiewicz. To on stworzył tak naprawdę silną piłkę. Poświęcił to lekkoatletykę, która no, była wiodącą dyscypliną. I to Janusz Szutkiewicz zaczął pomalutku organizować tę Jagiellonię w taki nowoczesny sposób w tamtym okresie, czyli znaleźć jej patrona silnego, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa.
dogadał się z tymi białostockimi firmami budowlanymi, zorganizował je fajnie. One miały przeznaczać pieniądze na Jagiellonię i to takie niemałe, jak na nasze województwo, i ta Jagiellonia zaczęła być postrzegana jako bardzo dobrze zorganizowana. Konkurencja piłkarska, największa na białostockim rynku, Włókniarz miał za sobą patrona potężnego, najpotężniejszy zakład przemysłowy w regionie, Fasty. Włókniarz nie był w stanie na przykład wyciągnąć dwóch zawodników Jagiellonii. Kiedy wszedł do drugiej ligi, tym przy roku 73, wszedł, znaczy na zasadzie odgórnie dostał awans. Likwidowano te białe plamy. Regiony, które nie miały drużyny na szczeblu centralnym, zostały w jakiś sposób przez centralę dowartościowane i odgórnie przyznano im miejsce na zapleczu ekstraklasy. I Włókniarz otrzymał taką szansę. Wtedy całe województwo miało wspomóc ten klub w tym, żeby on się w tej drugiej lidze utrzymał. Zaczęto namawiać najlepszych zawodników z innych klubów naszego regionu do tego, żeby przeszli do tego Włókniarza, chociaż Włókniarz i tak miał niezłą pakę wtedy. Jagiellonia miała dwóch takich piłkarzy. To był Jerzy Zawiślan. W ogóle ściągnięcie Zawiślana, moim zdaniem, to był majstersztyk. On był wychowankiem Sandecji, Nowy Sącz. Miał za sobą przygodę w pierwszej lidze w Krakowi, gdzie nawet strzelał bramki. Był to świetny napastnik. Włókniarz mówi, no chcemy Zawiślana i drugiego wychowanka Jagiellonii, Sławka Tołkacza, który był pierwszym Jagiellończykiem, jeżeli chodzi o piłkarzy, który zagrał w jakiejkolwiek reprezentacji Polski. On w młodzieżówce rozgrywał regularnie mecze. A trzecim piłkarzem był Piotrek Sieliwonik, wychowanek Puszczy Hajnówka, który rozpoczął treningi z Jagiellonią. Nie chciał do tego Włókniarza, ale zagrożono mu po prostu dyskwalifikacją, no i Sieliwonik, chcąc nie chcąc, poszedł do Włókniarza i w pierwszym swoim meczu zdobył bramkę na drugoligowych boiskach. Ta Jagiellonia i ten Szutkiewicz byli na tyle mocni, że nie pozwolili sobie wyjąć piłkarza. Nieoficjalnie mówili, tak, my jak najbardziej wspieramy, ale jak co do czego przyszło, Zawiślan i Tołkacz zostali w Jagiellonii. No i ten Włókniarz sobie w drugiej lidze nie poradził. Nie poradził i rozpoczęła się tutaj taka poważna dyskusja na łamach prasy. Zaczęły się pytania, co dalej, czy Włókniarz rzeczywiście spełnia tą rolę, którą w nim pokładano. Mogła nastąpić zmiana, Włókniarz spadł, Jagiellonia mogła wejść. No ale Jagiellonia miała w barażach za przeciwnika Polonię Warszawa, która chciała wrócić za wszelką cenę do drugiej ligi, bo oni też mieli tam post dosyć spory. No ale nie było mocnych w tym czasie na Polonii. Jagiellonia przegrała te baraże, no i co? I Włókniarz, Jagiellonia w klasie okręgowej. I teraz zaczęła się dyskusja, co zrobić, na kogo postawić. Postawiono na Jagiellonię. W ogóle prasie nie podano informacji na początku. Obawiano się chyba jakichś rozruchów, bo do tego co wiem, to nawet były takie listy w gazecie się pojawiały, że tam strajk chciano organizować w Fastach. Że jak to, nie? Że tu na Jagiellonię postawiono. A postawiono w ten sposób, że 12 najlepszych zawodników Włókniarza odgórnie przeniesiono do Jagiellonii. Tak się zaczęła historia poważnej piłki w Jagiellonii, ponieważ Jagiellonia przystąpiła do barażów, gdzie miała za rywali dwie Wisły, bo miała Wisłę z Płocka, Wisłę Tczew i Gwardię z Olsztyna. No i Jagiellonia wyszła zwycięsko z tych baraży i to między innymi dzięki wspomnianemu już Jurkowi Zawiślanowi, który strzelał te bramki dające nam awans do drugiej ligi. Te dwie drużyny połączono, że tak się stało, to dobrze. Ale to na dzisiaj to taka strasznie trudna operacja do wyobrażenia, bo dzisiaj to są kontrakty, rozliczenia finansowe. Wtedy chyba było łatwiej. Jak ktoś nie chciał, to do komitetu wzywali. Dostał rozkaz. Grzegorz Szerszenowicz, piłkarz Jagiellonii w latach 70., później trener zespołu. I w szatni, a to dawna ta świetlica, w Jagiellonii rozbierało się 25-30 zawodników. I stąd to różnie było, no ale mimo wszystko było mistrzostwo trzeciej ligi. To takie mam zdjęcie po awansie w 75 roku. Ryszard Karalus, piłkarz Jagiellonii, potem trener, wychowawca wielu piłkarzy Jagiellonii. Tu Zbyszek Bania, Jurek Łapicz, Zawiślan Jurek. Piękne stroje były specjalnie robione w Kolnie, pasiaki czarno-białe. Wcześniej na Włókniarz to wszyscy nosili z torby, piłkę, wszystkim do domu, nie było pralni. Pierwsza decyzja właśnie tutaj, że na Jurowieckiej powstała tam w Zakamarkach, pierwsza pralnia. No i tam dopiero pierwsze początki, że to zawodnicy zostawiali sprzęt, no i prali nam ten sprzęt do treningu przygotowany. To wszystko raczkowało. Po awansie w 83 roku pierwsze dwa lata były troszkę słabsze.
Antoni Cylwik, jeden z podstawowych piłkarzy Jagiellonii w latach 80. Ale później za trenera Wójcika w 87 roku awansowaliśmy do Ekstraklasy z ogromną przewagą punktową. Tamte lata ściana wschodnia była raczej tak ubogo piłkarsko. Nie było żadnej drużyn drugoligowych, pierwszoligowych. Po dojściu młodych piłkarzy, juniorów, szybko przeszliśmy jeszcze krok do góry. Drużyna wzmocniła się tymi zawodnikami, była jednolita, wszyscy byli z Białegostoku. Przyjeżdżali ludzie z każdego miasta i miasteczka. Po prostu załatwiali te autobusy za darmo. 20-30 tysięcy ludzi, to było mecz. Druga liga też była taki. Po 20 tysięcy przychodziło to. Ich kibiców do dzisiaj nie zapomnę, jak przyjeżdżali, jak stali później po kilka godzin po meczu, dopiero jechali do domu. Jagiellonia wtedy była kojarzona z budownictwem. Tak wysokich notowań politycznie jak górnictwo czy wojsko ten sektor nie miał. Jagiellonia była w tamtym okresie jednym z biedniejszych klubów, które istniały na poziomie tej drugiej, pierwszej ligi. Mirosław Mojsiuszko, w latach 80. trener Jagiellonii, w latach 90. prezes klubu. I nawet taki żart był opowiadany w Polsce, że w blokach w Białymstoku nie ma balkonów, bo wszystkie pieniądze po prostu poszły na Jagiellonię. Tu dochodzimy właśnie do Janusza Wójcika, który, jeśli chodzi o te sprawy już typowo organizacyjno, biznesowo-porządkowe, decydowały bardzo wtedy znacząco. Nie ukrywajmy, że układy w tamtym okresie stanowiły bardzo dużo. Janusz z Warszawy miał po prostu mnóstwo znajomych i układy w Warszawie. Jagiellonii przestano krzywdzić. Bez względu na to, gdzie żeśmy grali, czy u siebie, czy na wyjeździe, o wyniku sportowym decydował wynik sportowy na boisku, a nie po prostu układ, czy sędzia to pomógł, czy inne sprawy zadecydowały. Na pewno Janusz prowadził oprócz oczywiście szkoleniowych spraw, to przede wszystkim bezpieczeństwo organizacyjno-porządkowe w rozrywkach. Przede wszystkim walczyliśmy. To było za Białystok walka, to za cały region. Przecież tylu kibiców to nie można zawieść przecież. To był wspaniały trener, nie ukrywajmy. To on zrobił ten taki krok naprawdę do wielkiej piłki. Po prostu stał murem za zawodnikami. Dlatego ta drużyna, wywodząca się tylko tutaj z Białostoczan, stała murem za tym trenerem. Chłopacy przestali bać się po prostu grać w tą piłkę. Janusz jako ten trener, który stawiał sobie zawsze wysokie cele, może za bardzo entuzjastycznie rozbudził nadzieje w pierwszych spotkaniach. Zarząd chyba doszedł do wniosku, że po prostu oczekiwania te dalszego rozwoju zespołu nie zaistnieją i zdecydował się na zmianę trenera. Zastąpiłem tymczasowo. Miłym zaskoczeniem było to, że po dokończeniu rundy jako trener zarząd zdecydował się na moją osobę. Dalszy okres pracy pokazał, że byłem trenerem skutecznym. Zespół nabrał takiej pewności, że z każdym można wygrać. Nie przegrywaliśmy u siebie. Udało się punkty zdobyć na wyjeździe. To było już szczęście. Skończyło się na 8. miejscu, co było historycznym wynikiem, zdecydowanie. Na tamten okres to było rzeczywiście olbrzymi sukces. Przez 2 sezony utrzymałem zespół w tej pierwszej lidze, żadnego zagrożenia i oczywiście bez żadnych jakichś transferów głośnych. Posiadaliśmy pewną wartość. Już się z nami liczono. Zawodnicy okrzepli, nazywali się już ligowcami. Drużyny z kraju nie lubiły Jagiellonii, szczególnie ci Ślązacy. To się jedzie, to koniec świata. Wszystkim było daleko i niewygodnie do Jagiellonii, ale po przyjeździe i po rozegraniu meczu przy takiej widowni byli wszyscy zaskoczeni tą serdecznością u nas i przyjęciem, duchem sportowym na tym stadionie. 8. miejsce i finał Pucharu Polski. To był plon drugiego sezonu. Po awansie właściwie byłem sam zaskoczony, że doszło do zmiany trenera, bo osiągnęliśmy to, co powiedziałem, chyba największy sukces. Awansowaliśmy do finału Pucharu Polski i praktycznie mieliśmy już w kwietniu zagwarantowane utrzymanie w pierwszej lidze. I ja z perspektywy czasu nie szukam takich sensacji czy jakichś podtekstów. Faktem jest, że chyba nastąpiło zmęczenie materiału. Zarząd był bardzo zadowolony zresztą z mojej pracy i podkreślał, że nie jest to zwolnienie z braku wyników. '89 rok, finał Pucharu Polski w Olsztynie, przegrana z Legią 5-2. Legia, mimo że rządził Górnik, to jednak była bardzo mocną
drużyną? Czy w ogóle była jakakolwiek szansa, żeby wygrać z nimi wtedy? Był bardzo ciężki sezon. Wróciliśmy z ostatniego meczu i pojechaliśmy natychmiast na obóz. Legia nie zrobiła tego na przykład. Przecież byliśmy zmęczeni. Jagiellonia wtedy grała jednym składem. Chodziło oczywiście dwóch, trzech zawodników na zmianę, ale praktycznie to wychodził ten sam skład mecz w mecz. Lifting był tylko taki malutki. Ogromny błąd. No to był skład rzeczywiście Legii fenomenalny w tamtym okresie. Ale nie zapomnijmy, że z Legią wygrywaliśmy. Niezłe mecze graliśmy z Legią. Mecze ligowe grała troszkę inaczej, tak spacerowo. A na Puchar Polski rzeczywiście zmotywowani wyszli od pierwszej minuty. Zaskoczeni byliśmy. Wyszła od razu dwie brameczki, dziękuję, prawie koniec meczu. No ja byłem, zarząd zaprosił mnie na ten mecz jako trenera, który wprowadził. Powiem wprost, że z punktu szkoleniowego jak ja bym po prostu nie grał tak finału Pucharu Polski i nie ustawiał zespołu z Legią grając na wymianę ciosów. Grałem dwa mecze ligowe z Legią Warszawa, gdzie przegrałem 0-1 na Łazienkowskiej i u siebie wygrałem 2-0. Z Legią w takim składzie nie można grać otwartego, mocno biją. Mecz był ciekawy dla ludzi, ale jeśli chodzi o szansę Jagiellonii na to, żeby po raz pierwszy w europejskich pucharach zaistnieć, została właściwie stracona przez założenie po prostu samego sposobu prowadzenia meczu. To jest moje prywatne zdanie. W tym okresie popełniono jeden błąd. Jeden ogromny błąd po finale Pucharu Polski. Nie poszliśmy jeszcze o krok dalej. Zamiast wzmocnić zespół, to osłabiono ten zespół. Kilku zawodników jednak zaczęło odchodzić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. A to był taki monolit. Do dzisiaj mam niespełnione nadzieje, że zamiast wzmocnić krok do przodu, to jakbyśmy się cofnęli o dwa kroki. I tak zaczęło powoli kończyć się Jagiellonia tamtego okresu. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, z Jagiellonii mistrza Polski zrób. My czekamy już tak wiele lat, a w historii klubu wciąż tytułu brak. My czekamy już tak wiele lat, a w historii klubu wciąż tytułu brak. Mosiuszko wyjechał, zaproponowano mi prowadzenie pierwszego zespołu. Wtedy drużyna, jaką obejmowałem, była na czwartym miejscu w drugiej lidze dawnej, a celem awans. Mimo że trudności były, udało mi się, myślę, dogadać właśnie z zespołem. Z drugiej pozycji awansowaliśmy do ekstraklasy. W stosunku do tego awansu różne plotki krążą. To były takie czasy, że kto w ogóle tam nie był operatywny, to też nie mógł osiągnąć sukcesu. To tak jak w Wielkim Szu czy w Sztosie. Dwóch tych pokerzystów grało, w końcu jeden mówi: słuchaj, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, ale ja byłem sprytniejszy. Dodam, że ci, którzy udają czasem świętych, jak czytam, a wiem, jak niektóre rzeczy były, to naprawdę pusty śmiech rozpiera. Ja jeszcze wrócę do awansu. Pieniędzy nie było. Na Jurowieckiej pierwszoligowy zespół trenował na zakolach, tych za bramkami. Mnie udało się zmobilizować drużynę tym, że podniosłem o 100% premię, ale tylko za awans. I drużyna to kupiła. No ale niestety po sprzedaży basenu, lokata w banku w Wasilkowie, ktoś podżyrował kredyt gościowi, który nie spłacił. I to by miało być na rozliczenie awansu. Ten awans nie został rozliczony i rozgoryczenie zawodników. W pewnym stopniu ja straciłem wiarygodność. To się zbiegło z mistrzem Polski juniorów. Jeszcze byli ci starzy zawodnicy, którzy naprawdę jeszcze byli w stanie pograć, a jednocześnie ci juniorzy napierali. Daniel Bogusz i Jacek Hańko wtedy u mnie grali w pierwszej jedenastce, ale pozostali Jurkowski, Frankowski i też wchodzili. Trochę dalej od drużyn byli Piekarski i Citko. Po 8 kolejkach po prostu zostałem zwolniony, ale od meczu z Legią wspominam, bo naprawdę drużyna zagrała świetny mecz i pamiętam, do przerwy przegrywaliśmy. Wpuściłem Roberta Grzankę, który
rozrobił mecz i wygraliśmy. To był wtedy, Jagiellonii nie udało się w Ekstraklasie utrzymać. Absolutnie nie chcę tu nikogo krytykować, ale po mnie drużynę objął Ryszard Karalus. I on zaczął wprowadzać szeroką ławą tych swoich młodych chłopaków. W piłce jest coś kosztem czegoś. Skoro dwóch gra, to dobrze, ale jak pięciu wychodzi na mecz ligowy juniorów i stąd wtedy jeszcze były punkty minusowe. I gdybym ja prowadził nadal drużynę, nie skończylibyśmy na punktach minusowych. Mirosław Mosiuszko, bo później ten zespół już prowadził wiosną 93. Ale to już nie miało wpływu. Już było wiadomo, że nie da się uniknąć degradacji i żeby przygotować zespół, żeby w następnym sezonie powalczyć o kolejny awans. To się nie udało. Klub sportowy jest przedsiębiorstwem sportowym. No, Jagiellonia wtedy nie był. Nie możemy rozmawiać, czy na przykład, żeby sprowadzić trenera, czy jednego zawodnika, czy drugiego. To jest cały system. Jeżeli będą pieniądze, dobra organizacja, to i zawodnicy się pojawią. A szkolenie w Jagiellonii było zawsze bardzo dobre. I to właściwie ratowało na tym poziomie, w tamtym czasie decydowało, że nie było tąpnięcia. Chociaż one nastąpiło później. No tak, później trzeba było jeździć na mecze do Szepietowa. Tak. I nawet do czwartej ligi. Jagiellonia popadła w kryzys bardzo mocny i z tego kryzysu klub starał się wyciągnąć Mirosław Mosiuszko. Decyzja o podjęciu funkcji prezesa Jagiellonii była moją najgorszą szkoleniową decyzją jako trenera w historii, gdyż w tym okresie pracowałem 2 lata w Islandii i wróciłem. Dostałem propozycję na 5 lat z rodziną wyjechania i dalej prowadzenia. No i zaproponowano mi prezesa i ten sentyment do Jagiellonii. Zrezygnowałem z tego kontraktu. A wtedy właśnie był dramat. Z perspektywy czasu największym sukcesem moim organizacyjnym jako prezesa to jest przeprowadzenie układu sądowego z wierzycielami Jagiellonii. Dlaczego? Bo ja na poziomie czwartej ligi, trzeciej postanowiłem, żeby założyć sportową spółkę akcyjną, nie mając pieniędzy. Żeby wejść, założyć sportową spółkę akcyjną, my jako BKS chcieliśmy wejść jako udziałowiec, musieliśmy mieć czyste konto, a Jagiellonia w tamtym czasie była 2 miliony zadłużona. Nie, to były astronomiczne pieniądze i to dłużnicy byli tacy jak Urząd Skarbowy, wodociągi, MPEC, hotele, restauracje prywatni. I w sądzie ja przedstawiłem układ sędziemu, co powiedział, że to nikt na ten układ nie pójdzie. I ja ten układ przeprowadziłem. Odłożyłem Jagiellonię, czyli z 2 milionów złotych, gdzie było 70% umorzenia długu i 30% z rozłożeniem na 5 lat. Ja musiałem do każdego prezesa, do każdego dłużnika pojechać, rozmawiać. Pieniędzy w ogóle nie mieliśmy, tylko na jakąś bieżącą działalność, żeby wyjechać na mecz, wrócić, jakiś obiad zjeść. Ale główną moją pracą to było przez okres 1,5 roku sprawy sądowe, oddłużenia i oczywiście w późniejszym czasie namówienie kogoś, kto by chciał wejść do tej sportowej spółki akcyjnej. Klub, co było ważne, wrócił na krótko, co prawda, na ogólnopolski szczebel rozgrywek. Wojciech Łazarek wtedy się zameldował. Z niczego trzeba było zrobić coś. W tej rzeczywistości, jaki Wojtek Łazarek tutaj przyszedł, to było się szarpanie po prostu, można powiedzieć, z tą chęcią uzyskania wyniku sportowego wyższego, a z możliwościami klubu faktycznymi odnośnie finansowymi i organizacyjnymi. Mirosław Mosiuszko, jak się z Jagiellonią rozstał jako działacz? W 2003 roku. Zresztą ta praca cała, ta prezesowska, powiem wprost, mnie znudziła. Bo to było bardziej walczenie o przetrwanie niż o jakąś wizję i natchnienie. Na tym etapie i to trzeba oddać, że panu Mrogowskiemu i Piekutowi, że w tym okresie, gdyby nie oni, to Jagiellonia nie wiem, czy by istniała do dzisiejszego. Wiek XXI to złoty wiek Jagiellonii. Zaczęło się od trzeciej ligi, a skończyło się na niespotykanym wcześniej paśmie sukcesów, od których każdemu mogłoby zawrócić się w głowie. Jednak przewodniczący Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej Jagiellonia Białystok, Wojciech Strzałkowski, twardo stąpa po ziemi. Przez 3 lata Jagiellonia grała w drugiej lidze,
i jak wiadomo od tamtej pory, czyli to od 2007 roku Jagiellonia awansowała do Ekstraklasy. Nie było takiego drugiego okresu w stuletniej historii Jagiellonii, żeby 13 lat rzędu grać w Ekstraklasie. Tak naprawdę awans to była taka swego rodzaju ucieczka do przodu. To była duża zasługa ówczesnego trenera Płatka, obrońcy, który przyszedł do nas już jako zawodnik niezgłoszony z Niemiec, Wałdocha, który tak zorganizował obronę, że przez 6 meczów z rzędu nie straciliśmy bramki. Wtedy, kiedy było jasne już w meczu z Unią Janikowo, że Jagiellonia ma ten awans, Wałdoch zszedł i straciliśmy 2 bramki. Ekstraklasa tak naprawdę to było budowanie klubu od podstaw. Przywracanie do życia ówczesnego stadionu Hetmana, to my wykładaliśmy pieniądze na te takie prowizoryczne remonty, ale takie remonty, które pozwalały, ażeby powrócić z rozgrywkami na historyczny stadion. Kibice i my wszyscy mieliśmy takie poczucie, że robimy duży krok do przodu. Przyjście Czarka Kuleszy do klubu to taki przełomowy moment. Wiąże się ten okres z największymi sukcesami Jagiellonii w całej historii stulecia. W kwestii Cezarego Kuleszy, czasami z Czarkiem żartujemy prywatnie tak, że transfer Czarka do klubu to jest najlepszy i największy transfer w Jagiellonii. Ja za tym stoję, bo ja go ściągnąłem i żartując sobie czasami, jak to między kolegami, mówię: Czarek, ja cię tak odkryłem, jak Ruski odkrył rower na strychu Niemca. Czarek osobiście wykonał wspaniałą pracę, jest dzisiaj wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także to jest taki duet, bym powiedział, symbiozy. Nikt na tym nie tracił, a obie strony zyskały, czyli i klub, i obecny prezes. To było w 2008 roku, czyli ja w klubie byłem już 5 lat. Zaprosiłem Czarka. Czarek to zaproszenie przyjął, potem następni koledzy, kolega Darek Kowalczyk, kolega Wiesiek Wołoszyn, nieżyjący już Jarosław Rudnicki, następnie koledzy obecnie już w tym czasie ostatnich lat, Jarek Łukaszewicz, Piotrek Laskowski, Artur Laskowski, Józef Kosiorek, w sumie jest dzisiaj akcjonariuszy 10. Mamy jeden cel, dobro klubu i nieustanny wzrost i prestiżu i wyników sportowych, również tych rzeczy doczesnych, majątku, czyli siedziba spółki. Jak wiadomo, otworzyliśmy też własny ośrodek w ubiegłym roku, który należy do Jagiellonii na skalę krajową. To jeden z wyróżniających się ośrodków piłkarskich. Stare grzechy gdzieś tam ciążyły nad Jagiellonią. Udało się odpokutować, mierząc się z karą minus 10 punktów. Uzbrojenie zespołu w bardzo dobrych zawodników przyniosło sukces. W 4 meczach udało się osiągnąć trenerowi Probierzowi to, co wydawało się nieosiągalne i niemożliwe, uzyskać 10 punktów. I wtedy i drużyna, i wszyscy uwierzyli, że naprawdę możemy odnosić wspólne sukcesy. No a potem na koniec sezonu był jeszcze mecz w Bydgoszczy, historyczny tak naprawdę. Do dzisiaj go wspominamy, tutaj za panem stoi piękna kopia Pucharu Polski z 2010 roku. Mało tego, to było chyba w lipcu, na stadionie w Płocku przeciwko ówczesnemu mistrzowi Lechowi Poznań. Tomek Frankowski strzelił na 1-0 bramkę w meczu o super puchar polski, który stoi również za panem z tyłu pięknie. Także 2 potężne sukcesy w jednym 2010 roku. Te sukcesy były kojarzone nie tylko z zarządem klubu, a przede wszystkim Michał Probierz. Trener Michał Probierz wtedy i dzisiaj jest bardzo ambitnym człowiekiem i podobnie jak Jagiellonia potrzebował sukcesu i z największą chyba zasługą i największym atutem ówczesnego trenera Michała Probierza była taka wola walki, ambicja, chęć zwycięstwa. Ta strona mentalna i ta charyzma była główną zaletą. Moim zdaniem była decydująca. W Pucharach Europejskich były to historyczne mecze. Nigdy wcześniej Jagiellonia nie rozgrywała meczy międzynarodowych w ramach Pucharów Europejskich i spełniło się w pewnym sensie moje marzenie. Duet prezes Cezary Kulesza i Michał Probierz. Jak ta ich współpraca wyglądała? Ta mieszanka to była raczej mieszanką, mogę powiedzieć, bardziej wybuchową. Kilkukrotnie miałem okazję interweniować. Myślę, że ani Michał, ani Czarek nie będą mieli do mnie za to pretensji, jak wspomnę takie sytuacje, kiedy Michał swoim Mercedesem spakowany był gdzieś pod Warszawą. Dzwoniłem i namawiałem Michała, żeby wrócił, porozmawiamy spokojnie, nie ma co się denerwować. W klubie pojawił się mało znany, szerszej publiczności, niekoniecznie na początku doceniany Ireneusz Mamrot. Irek Mamrot przyszedł do klubu jako nowy trener, który wcześniej nigdy nie pracował w Ekstraklasie, osiągnął sukces dla niego historyczny, dla nas również, bo to było drugie wicemistrzostwo Polski. Oczywiście chciałby się
również tytułu mistrza Polski, ale jakoś z tym chyba trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ale mam nadzieję, że kiedyś ten tytuł mistrza Polski zdobędziemy. W historii Jagiellonii opowiadali Jarosław Dunda, Jerzy Górko, Grzegorz Szerszanowicz, Ryszard Karalus, Antoni Cylwik, Mirosław Mojsiuszko i Wojciech Strzałkowski. Thank you.